Cześć, jestem Klaudia to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na podstawie podanych informacji zidentyfikuj pierwiastki chemiczne, a uproszczony model atomu tego pierwiastka. Ok, no i widzimy, że mamy tutaj 8 protonów, no i oczywiście równą liczbę elektronów. To znaczy, że szukamy takiego pierwiastka, którego liczba atomowa wynosi 8. Teraz stopujecie, przechodzicie do układu okresowego pierwiastków chemicznych i szukacie. No i mam nadzieję, że jednak tak zrobiliście, bo tym pierwiastkiem jest tlen. B. Atom tego pierwiastka ma w jądrze 16 protonów, czyli dokładnie taka sama sytuacja, szukacie pierwiastka, którego liczba atomowa wynosi 16. I znajdujecie pierwiastek poniżej, czyli jest to siarka. Pierwiastek znajduje się w okresie trzecim, a jego atom ma trzy elektrony walencyjne. Przechodzicie do układu i widzicie, ojej, w okresie trzecim nie mam nic w grupie trzeciej, ale mamy za to w grupie trzynastej, bo przypominam, że powyżej grupy dziesiątej liczbę elektronów walencyjnych liczymy tak, że od numeru grupy odejmujemy dychę. Czyli mamy grupę 13, odjąć 10, wychodzą nam 3 elektrony walencyjne. Zatem tutaj odpowiedzią jest glin. D. Pierwiastek znajduje się w grupie 17, a jego atom ma 5 powłok elektronowych. I teraz tak, liczba powłok elektronowych jest równa numerowi okresu, czyli patrzymy poziomo po wierszach. I mamy pięć powłok elektronowych, no to mamy okres piąty. Grupa 17, widzimy, mamy jodę, E. Atom tego pierwiastka ma trzy powłoki elektronowe, czyli znajduje się w trzecim okresie. I jeden elektron walencyjny, czyli w grupie pierwszej lub jedenastej. No to u nas, jak widać, jest to grupa pierwsza, trzy powłoki elektronowe, czyli okres trzeci. Mamy do czynienia z sodem Na. F. Pierwiastek znajduje się w grupie piętnastej w okresie czwartym. No i jest to arsen. G. Atom tego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową, czyli musimy sobie policzyć, ile ten pierwiastek ma elektronów. 16, 18, 19 mają. Więc teraz szukamy takiego pierwiastka, którego liczba atomowa wynosi 19. Szukacie, szukacie, szukacie i znajdujecie potas. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!